Nauka zmiany przedstawia nam ogromne pole możliwości, gdzie nasze myśli i emocje nie są tylko odzwierciedleniem naszych doświadczeń, ale narzędziami, które kształtują rzeczywistość, w której żyjemy. Przecięcie neurobiologii i metafizyki ujawnia, że ludzki umysł ma niezwykłą moc, a zrozumienie jej pozwala nam głęboko przekształcić nasze życie. Gdy patrzymy na neurobiologię, dostrzegamy, że nasze myśli tworzą sieci neuronowe, które z kolei wpływają na nasze uczucia i zachowania. Te wzorce myślenia, często automatyczne, trzymają nas w cyklach powtarzalnych, ograniczając nasz potencjał i połączenie z naszym wyższym ja. Zmiana zaczyna się, gdy decydujemy się przeprogramować nasz umysł. To nie jest tylko akt woli, ale proces, który wymaga świadomości, że jesteśmy czymś więcej niż tylko naszymi myślami. Nauka pokazuje nam, że praktykując uważność i świadomość, możemy przerwać te automatyczne wzorce. W ten sposób, uznając, że jesteśmy twórcami naszej rzeczywistości, możemy rozpocząć podróż transformacji. To zrozumienie umożliwia nam kształtowanie naszego życia zgodnie z naszymi intencjami, a nie w odpowiedzi na warunki zewnętrzne. Kiedy łączymy się z naszym wyższym ja, zaczynamy działać z miejsca mądrości i klarowności. Jednym z kluczy do tej transformacji jest praktyka medytacji. Kiedy medytujemy, uzyskujemy dostęp do wyższych stanów świadomości, które pozwalają nam skontaktować się z naszą najgłębszą esencją. Medytacja to nie tylko narzędzie relaksacyjne, to portal do przeprogramowania umysłowego. Podczas medytacji możemy uciszyć umysł, pozwalając, aby mądrość naszego wyższego ja się ujawniła. Dzięki tej praktyce uczymy się obserwować nasze myśli, nie identyfikując się z nimi, co tworzy przestrzeń, w której możemy wybierać, jak na nie reagować. Regularna medytacja pomaga nam odkryć warstwę ograniczających przekonań, które uniemożliwiają nam dostęp do naszego prawdziwego potencjału. Dzięki konkretnym technikom możemy zidentyfikować te przekonania i zastąpić je bardziej wspierającymi myślami. To nie dzieje się z dnia na dzień. To proces, który wymaga cierpliwości i poświęcenia. Jednak nagroda jest ogromna. Uwalniając te przekonania, otwieramy drzwi do nowej rzeczywistości, w której możemy żyć w harmonii z naszym wyższym ja. Intencja odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Kiedy mamy jasną i skoncentrowaną intencję, nasza energia i wibracja dostosowują się do tego, co pragniemy zmanifestować. Intencja jest jak kompas, który prowadzi nas do naszego wyższego celu. Ustalając nasze intencje, powinniśmy być konkretni i szczery w odniesieniu do tego, czego naprawdę chcemy. To wymaga głębokiej autorefleksji i zrozumienia tego, co nas porusza. Kiedy dostosowujemy nasze myśli i emocje do naszych intencji, zaczynamy dostrzegać znaczące zmiany w naszym życiu. Połączenie między intencją a manifestacją jest bezpośrednie. To, co umieszczamy w naszym polu wibracyjnym, staje się tym, co przyciągamy do naszej rzeczywistości. Życie w teraźniejszości to kolejny fundamentalny aspekt autorealizacji. Praktyka bycia obecnym pozwala nam puścić przeszłość i nie martwić się o przyszłość. Kiedy osadzamy się w teraz, odnajdujemy niewiarygodną moc. To w tej przestrzeni dzieje się magia. To tam naprawdę możemy połączyć się z naszym wyższym ja. Teraźniejszość jest jedynym momentem, w którym mamy zdolność działania i podejmowania decyzji. Kultywując obecność, możemy obserwować nasze myśli i emocje, nie dając się przez nie ponieść, co pozwala nam świadomie i intencjonalnie reagować. Wzajemne połączenie wszystkich istot jest fundamentalną prawdą, która, gdy zostanie uznana, prowadzi nas do stanu jedności i bezwarunkowej miłości. Gdy rozumiemy, że wszyscy jesteśmy połączeni przez sieć energii, zaczynamy postrzegać życie w nowym świetle. Ta percepcja nie tylko pomaga nam rozwijać empatię i współczucie, ale również głębiej łączy nas z naszym wyższym ja. Podróż autorealizacji to głęboka i transformująca droga, która prowadzi nas do stanu rozszerzonej świadomości i połączenia z naszym wyższym ja. W miarę jak postępujemy w tej podróży, istotne jest, aby zrozumieć, że medytacja staje się potężnym narzędziem do pogłębiania tego połączenia. W następnym podtemacie zbadamy konkretne praktyki medytacyjne i jak mogą nam pomóc uzyskać dostęp do wyższych stanów świadomości
oraz przeprogramować nasz umysł w kierunku pełnego życia, zgodnego z naszym celem. Przygotuj się na głęboką immersję w ten wszechświat transformacji i odkrywania wewnętrznego, gdzie każdy oddech staje się krokiem w kierunku Twojej najwyższej esencji. Połączenie z Twoim wyższym ja jest niewątpliwie transformującą podróżą, która zaczyna się w głębinach Twojego umysłu i rozciąga się poza ograniczenia czasu i przestrzeni. W poszukiwaniu samorealizacji medytacja staje się potężnym narzędziem łączącym, portalem, który pozwala nam uzyskać dostęp do wyższych stanów świadomości, a tym samym przeprogramować nasz umysł i nasze istnienie. Kiedy mówimy o medytacji, nie mamy na myśli tylko praktyki relaksacyjnej, ale głębokiej drogi do samopoznania i transformacji, która prowadzi nas do odkrywania, kim naprawdę jesteśmy. Medytacja, gdy jest praktykowana konsekwentnie, może być kluczem do odkrycia warstw przekonań i uwarunkowań, które oddzielają nas od naszego wyższego ja. W naszym codziennym życiu często jesteśmy bombardowani zewnętrznymi bodźcami, które odciągają nas od naszej prawdziwej esencji. Te rozproszenia mogą objawiać się w postaci zmartwień, lęków i wzburzonego stanu umysłu, który uniemożliwia nam dostęp do wewnętrznej mądrości, którą wszyscy posiadamy. Praktyka medytacji zaprasza nas do wejścia w przestrzeń ciszy, w której możemy usłyszeć głos naszego wyższego ja, tej części nas, która zawsze wie, co potrzebujemy do wzrostu i samorealizacji. Kiedy siadasz do medytacji, zaczynasz tworzyć wewnętrzną, świętą przestrzeń. To moment, w którym możesz uwolnić się od więzów przeszłości i odłożyć na bok zmartwienia o przyszłość. Zamiast tego koncentrujesz się na teraźniejszości, na chwili obecnej, gdzie tkwi cała Twoja moc. Dzięki medytacji możesz pogłębić swoją świadomość i otworzyć się na nową percepcję rzeczywistości. To w tym stanie obecności Twój umysł staje się bardziej receptywny, co pozwala na wniknięcie w Twoje wnętrze spostrzeżeń i pomysłów, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. W miarę jak stajesz się bardziej świadomy swoich wzorców myślenia i emocji, zaczynasz dostrzegać blokady, które uniemożliwiają Ci dostęp do Twojego wyższego ja. Klucz do odblokowania Twojego wewnętrznego potencjału leży w identyfikacji ograniczających przekonań, które zostały zaszczepione w Twoim umyśle na przestrzeni lat. Często te przekonania pochodzą z przeszłych doświadczeń, traum lub nawet z tego, co inni powiedzieli nam o tym, kim jesteśmy lub co jesteśmy w stanie zrobić. Podczas medytacji możesz uzyskać dostęp do tych zakorzenionych wspomnień i emocji, pozwalając im ujawnić się, aby mogły zostać dostrzegane i ostatecznie uwolnione. To proces uzdrawiania, w którym nie tylko obserwujesz, ale także transformujesz te negatywne wzorce myślenia, które cię trzymają w niewoli. Gdy zaczynasz uwalniać te ograniczające przekonania, przestrzeń, która wcześniej była zajęta przez lęki i niepewności, może zostać wypełniona miłością, współczuciem i pewnością siebie. To w tej odnowionej przestrzeni naprawdę możesz zacząć łączyć się ze swoim wyższym ja. Zauważysz, że jesteś w stanie uzyskać dostęp do wewnętrznej mądrości, która prowadzi cię w twojej drodze do samorealizacji. Ten proces transformacji pozwala ci stać się najlepszą wersją siebie, dostosowując się do swojej prawdziwej esencji i potencjału. Innym kluczowym aspektem tej więzi jest intencja. Jasna i skoncentrowana intencja ma moc kształtowania rzeczywistości wokół ciebie. Kiedy medytujesz, rozwijasz również zdolność do określania intencji, które odzwierciedlają twoje najgłębsze pragnienia. Energia, którą emanujesz podczas medytacji, rezonuje we wszechświecie, przyciągając doświadczenia i możliwości, które są zgodne z twoim wyższym ja. To kosmiczny taniec, w którym twoja intencja staje się siłą twórczą, zdolną do manifestowania życia, którego pragniesz. Znaczenie życia w teraźniejszości nie może być niedoceniane w tej podróży. O teraz jest jedynym momentem, w którym możesz działać, czuć i być. Praktyka medytacji pomaga rozwijać tę obecność, pozwalając ci uwolnić się od ciężaru przeszłości i niepewności przyszłości. Ankrowując się w teraźniejszości, stajesz się bardziej świadomy swoich emocji, myśli i reakcji, rozwijając jasność, która jest kluczowa dla samorealizacji. Stajesz się autorem swojej własnej historii,
zdolnym podejmować decyzje, które odzwierciedlają Twoje prawdziwe ja, zamiast działań reaktywnych opartych na lękach lub niepewnościach. W miarę jak zagłębiasz się w tę podróż połączenia ze swoim wyższym ja, jednym z najpotężniejszych odkryć jest dostrzeganie wzajemnego połączenia między wszystkimi istotami. Kiedy medytujesz i łączysz się ze swoim wyższym ja, zaczynasz dostrzegać, że nie jesteś sam. Jesteś częścią większej całości, w której każda istota ludzka, każda kreatura i każdy element natury są ze sobą powiązane. To zrozumienie może prowadzić do stanu jedności i bezwarunkowej miłości, odzwierciedlającego esencję Twojego wyższego ja. Kiedy dostrzegasz to połączenie, stajesz się nie tylko bardziej współczujący i empatyczny wobec innych, ale także zagłębiasz się w swoją własną podróż samorealizacji. Rozumiesz, że Twój osobisty rozwój nie jest tylko dla Ciebie, ale także dla dobra wspólnoty. W miarę jak się transformujesz, przyczyniasz się do bardziej harmonijnego i pełnego miłości świata. Praktyka medytacji w połączeniu z jasnym zamiarem, uwolnieniem ograniczających przekonań i świadomością obecności tworzy błędne koło wzrostu i transformacji. A ta podróż się nie kończy. W miarę jak coraz bardziej łączysz się ze swoim wyższym ja, zaczynasz odblokowywać wewnętrzny potencjał, który jest naprawdę nieograniczony. Stajesz się zdolny do manifestowania życia, które współbrzmi z Twoimi najgłębszymi wartościami i najwyższym celem. Teraz wyobraź sobie, co się dzieje, gdy naprawdę zaczynasz żyć tą prawdą. Co się dzieje, gdy pozwalasz się prowadzić przez to głębokie połączenie ze swoim wyższym ja? Następnym krokiem w Twojej podróży jest zbadanie, jak jasny zamiar może wpłynąć na Twoją rzeczywistość w niezwykły sposób. Zamiar to nie tylko myśl, to energia, która kształtuje Twoje życie i łączy Cię jeszcze bardziej z tą wyższą esencją, która mieszka w Tobie. Czas odkryć transformującą moc zamiaru i jak może Cię prowadzić do życia pełnego obfitości, spełnienia i prawdziwego celu. Połączenie ze swoim wyższym ja jest jednym z najważniejszych kroków w podróży samorealizacji. To połączenie nie jest tylko abstrakcyjnym ideałem, to głęboko transformujące doświadczenie, które pozwala nam uzyskać dostęp do esencji tego, kim naprawdę jesteśmy. Dla wielu to połączenie może wydawać się odległe lub wręcz nieosiągalne, ale kluczowe jest zrozumienie, że ta odległość jest w dużej mierze tworzona przez nasze własne ograniczające przekonania. W miarę jak zaczynamy odblokowywać nasz wewnętrzny potencjał, otwieramy drogę do bardziej autentycznego życia, zgodnego z naszym prawdziwym celem. Pierwszym krokiem w tej podróży jest identyfikacja przekonań, które nas ograniczają. Często akceptujemy jako prawdziwe idee, które zostały nam narzucone przez całe życie, czy to przez naszą rodzinę, społeczeństwo, czy traumy, które przeżyliśmy. Te ograniczające przekonania stają się wzorcami myślenia, które kształtują naszą rzeczywistość, sprawiając, że wierzymy, że nie jesteśmy godni miłości, sukcesu czy szczęścia. Jednak dobrą wiadomością jest to, że mamy moc, aby przekształcić te wzorce. Dzięki świadomym praktykom, takim jak autorefleksja i medytacja, możemy zacząć rozmontowywać te przekonania. Medytacja, w szczególności, wyróżnia się jako potężne narzędzie w tym procesie. Kiedy siedzimy w ciszy i obserwujemy nasze myśli, jesteśmy w stanie zidentyfikować narracje, które nas ograniczają. Medytacja nie polega tylko na uspokojeniu umysłu. Chodzi o wejście w podwyższony stan świadomości, w którym możemy obserwować nasze wzorce myślenia z nowej perspektywy. W tej przestrzeni mamy okazję połączyć się ze swoim wyższym ja, tym aspektem nas samych, który jest mądry, kochający i wolny od ograniczeń. To tak, jakbyśmy w chaosie codziennego życia znaleźli wewnętrzne sanktuarium, które nas prowadzi. Podczas medytacji możliwe jest wizualizowanie energii, która przepływa w nas. Ta energia jest siłą życiową, która łączy nas ze wszystkim wokół, a gdy stajemy się świadomi jej istnienia, możemy zacząć kształtować naszą rzeczywistość w sposób bardziej intencjonalny. Jasna i skupiona intencja jest kluczowa w tym procesie. Kiedy definiujemy intencję, nie tylko pragniemy czegoś. Wysyłamy wibracje do wszechświata, komunikując to, co chcemy manifestować w naszym życiu.
Ta intencja, dostosowana do naszego wyższego ja, może być potężnym katalizatorem dla znaczących zmian. W miarę jak uczymy się pracować z naszą intencją, stajemy się również bardziej świadomi mocy chwili obecnej. Teraźniejszość jest jedynym momentem, w którym możemy naprawdę działać i wprowadzać zmiany. Kiedy skupiamy się na przeszłości lub martwimy się o przyszłość, tracimy dostęp do mocy, która jest nam oferowana teraz. Życie w teraźniejszości pozwala nam doświadczyć życia w całej jego pełni, uwalniając nas od ciężaru przeszłości i lęku o przyszłość. To właśnie tutaj, w tej przestrzeni obecności, zaczynamy naprawdę łączyć się z naszym wyższym ja. To połączenie prowadzi nas z kolei do głębszego postrzegania współzależności między wszystkimi istotami. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy częścią większej całości, czujemy przepływ bezwarunkowej miłości, który nas otacza. To zrozumienie jedności pomaga nam puścić opory i otworzyć nasze serca na innych. Zrozumienie, że wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, pozwala nam działać z współczuciem i życzliwością, nie tylko wobec siebie, ale także wobec tych wokół nas. Odblokowanie naszego wewnętrznego potencjału jest więc procesem, który obejmuje przeprogramowanie naszych umysłów i transformację naszych przekonań, ale jest również podróżą miłości i połączenia. Uwalniając się od narzuconych sobie ograniczeń, pielęgnując jasne intencje i żyjąc w chwili obecnej, możemy w końcu objąć prawdę o tym, kim jesteśmy. To jest droga do samorealizacji. Powrót do naszego wyższego ja, stanu bycia, który jest autentyczny, pełny i wibrujący. W miarę jak nawigujemy przez tę podróż samopoznania, znaczenie intencji staje się coraz bardziej oczywiste. Intencje, które ustanawiamy, kształtują nie tylko nasze osobiste doświadczenia, ale także rzeczywistość zbiorową. Kiedy jesteśmy zharmonizowani z naszym wyższym ja, nasze intencje stają się odzwierciedleniem uniwersalnej prawdy. To głębokie połączenie z tym, kim naprawdę jesteśmy, pozwala nam manifestować życie, które rezonuje z naszymi najwyższymi wartościami i celami. Dlatego, gdy zagłębiasz się w tę drogę, zacznij praktykować codzienną intencję. Zapytaj siebie, jaka jest moja intencja na dzisiaj? To proste ćwiczenie może zmienić sposób, w jaki podchodzisz do każdego dnia, pomagając ci zharmonizować się z twoim wyższym ja w każdym działaniu, myśli i emocji. Pamiętaj, że każda mała intencja ma znaczenie. Każdy wybór dokonany z miejsca autentyczności i miłości tworzy falę zmian w twoim życiu i w życiu tych wokół ciebie. W miarę postępu pamiętaj, że podróż do połączenia z twoim wyższym ja jest ciągła. Nie chodzi o osiągnięcie celu, ale o zaangażowanie się w proces wzrostu i ewolucji. Każdy krok, który stawiasz w kierunku tego połączenia, przynosi nowe odkrycia, nowe możliwości i nowe zrozumienie twojej roli w uniwersum. I tak jak każda komórka twojego ciała przyczynia się do twojego zdrowia i dobrostanu, każda intencja, którą ustanawiasz, przyczynia się do stworzenia rzeczywistości, która jest w harmonii z twoim wyższym ja. Z dnia na dzień będziesz coraz bardziej świadomy, że życie jest odbiciem twoich przekonań i intencji. Uwalniając się od wszelkich ograniczeń i otwierając się na nowe możliwości, staniesz się aktywnym agentem własnej transformacji. A gdy zharmonizujesz się z energią miłości i intencji, będziesz w stanie manifestować życie, które nie tylko jest satysfakcjonujące, ale głęboko znaczące. Ta podróż transformacji nie jest odbywana w pojedynkę. Łącząc się z twoim wyższym ja, łączysz się również z energią całości. Ta współzależność jest kluczem do życia pełnego celu, harmonii i spełnienia. W miarę jak zagłębiasz się w to połączenie, zacznij badać kolejny krok – transformującą moc intencji. Jak możesz kształtować swoją rzeczywistość poprzez jasne i skupione intencje? Jak twoja osobista wibracja może wpływać na świat wokół ciebie? Odpowiedzi na te pytania mogą być kolejnym wielkim skokiem w twojej podróży do samorealizacji. W naszym nieustannym dążeniu do wyższego stanu bycia, jednym z najważniejszych i jednocześnie najpotężniejszych aspektów, które możemy zgłębić, jest znaczenie intencji. Intencja to siła, która kształtuje rzeczywistość, energia, którą można kierować, wzmacniać i wykorzystywać do manifestowania życia,
zgodnego z naszym wyższym ja. Mówiąc o intencji, mamy na myśli mentalną i emocjonalną klarowność, która wykracza poza samą wolę. To wibracyjna energia, która głęboko rezonuje w naszym istnieniu, zdolna wpływać nie tylko na nasze myśli, ale także na okoliczności i doświadczenia, które przyciągamy do naszego życia. Aby zrozumieć prawdziwą naturę intencji, musimy uznać, że wszystko we wszechświecie to energia. Od naszego ciała fizycznego po najsubtelniejsze myśli i emocje, wszystko jest manifestacją tej energii. Fizyka kwantowa uczy nas, że podobnie jak cząstki subatomowe, jesteśmy nieustannie wpływani przez świadomość naszą i innych. Kiedy ustalamy jasną intencję, w pewnym sensie stroimy naszą częstotliwość wibracyjną do stanu, który rezonuje z tym, co chcemy manifestować. Ta synchronizacja jest kluczowa, ponieważ jakość naszej intencji determinuje rodzaj rzeczywistości, którą doświadczamy. Wyobraź sobie na chwilę, że jesteś w orkiestrze. Każdy instrumentalista gra swoją część, a razem tworzą symfonię. Jeśli jeden muzyk zdecyduje się zagrać nutę poza tempem lub fałszywie, to nie tylko wpływa na dźwięk, który produkuje, ale również na harmonię całej orkiestry. Podobnie, nasza intencja działa jak partytura, która kieruje symfonią naszych żyć. Kiedy mamy jasność co do tego, czego chcemy, tak naprawdę gramy właściwą nutę, która harmonizuje nasze życie z częstotliwością wszechświata. Jasna intencja to nie tylko pragnienie czy marzenie, to głębokie zobowiązanie, które składamy sobie i wszechświatowi. Aby ta intencja mogła się zmaterializować, musi być zgodna z naszymi wartościami, przekonaniami i najgłębszymi uczuciami. Często stajemy w obliczu ograniczających przekonań, które uniemożliwiają nam dostęp do tej mocy. Przekonania te mogą objawiać się jako lęki, niepewności lub nawet jako brak poczucia zasługi. Dlatego pracując nad klarownością naszej intencji, musimy również być gotowi zidentyfikować i uwolnić te przekonania, które utrzymują nas w negatywnych wzorcach myślenia. W tym miejscu medytacja staje się cennym narzędziem. Praktyka medytacji pozwala nam wyciszyć umysł i uzyskać dostęp do głębszych stanów świadomości. Kiedy poświęcamy czas na medytację z jasną intencją, dosłownie programujemy nasze myśli na nowo. Dzięki medytacji możemy wizualizować życie, które chcemy stworzyć, odczuwając emocje i energię, które ta rzeczywistość przynosi. Ta praktyka nie tylko łączy nas z naszym wyższym ja, ale również pomaga nam dostosować naszą energię wibracyjną do ustalonych intencji. Dodatkowo ważne jest, aby pamiętać, że intencja nie jest aktem izolowanym, lecz ciągłym procesem. Życie stawia przed nami wyzwania i przeszkody, które mogą nas odwieść od naszej drogi. Jednakże utrzymując stałą praktykę połączenia z naszym wyższym ja, jesteśmy w stanie ponownie dostosować nasze intencje w razie potrzeby. Kluczem jest pozostanie świadomym i otwartym na zmiany, które życie nam przynosi, zachowując elastyczność w dostosowywaniu naszego podejścia, nie tracąc z oczu tego, co naprawdę chcemy. Kolejnym kluczowym punktem do rozważenia jest to, że intencja nie powinna być niejasna ani ambiwalentna. Klarowność jest kluczowa. Kiedy ustalamy intencję, musimy być konkretni co do tego, czego chcemy. Na przykład, zamiast po prostu pragnąć więcej pieniędzy, skuteczniej jest ustalić intencję, jak chcę przyciągnąć możliwości pracy, które pozwolą mi wykorzystać moje umiejętności i talenty, prowadząc do znacznego wzrostu moich dochodów. Taka konkretność nie tylko kieruje naszą energią, ale także pomaga nam zidentyfikować możliwości, gdy się pojawią. Innym ważnym wymiarem intencji jest rola wdzięczności. Kiedy pielęgnujemy postawę wdzięczności wobec tego, co już mamy, tworzymy wibracyjną przestrzeń, która przyciąga więcej dobrych rzeczy. Wdzięczność pomaga nam dostroić naszą częstotliwość do obfitego przepływu wszechświata, co umożliwia naszym intencjom manifestowanie się w sposób bardziej płynny i harmonijny. Kiedy dziękujemy za to, co już mamy, a jednocześnie utrzymujemy jasną intencję tego, czego pragniemy, afirmujemy nasze połączenie z całością i naszym wyższym ja. Kiedy ustalamy naszą intencję i zaczynamy ją dopasowywać do naszej energii, dostrzegamy, że wszechświat odpowiada,
zaczynają się pojawiać synchroniczności. Okazje się ukazują, a odpowiednie osoby stają na naszej drodze. Dzieje się tak, ponieważ wibrujemy na częstotliwości, która współbrzmi z naszym wyższym ja. W ten sposób nasza rzeczywistość zaczyna kształtować się zgodnie z naszymi najgłębszymi intencjami. To jest piękno tego procesu. Kiedy łączymy się z naszym wyższym ja i harmonizujemy nasze intencje, stajemy się współtwórcami naszej rzeczywistości. Na koniec, niezwykle ważne jest, aby pamiętać, że intencja nie dotyczy tylko tego, co chcemy manifestować w naszym życiu. To również dotyczy tego, jak chcemy przeżywać to doświadczenie. Łącząc naszą intencję z miłością, współczuciem i pragnieniem pozytywnego wkładu w świat, podnosimy naszą wibrację, a tym samym rzeczywistość, którą tworzymy. Intencja jest zatem potężnym katalizatorem nie tylko dla samorealizacji, ale także dla transformacji zbiorowej. Teraz, gdy zbliżamy się do refleksji nad następnym krokiem tej podróży, kluczowe jest dostrzeganie, że intencja, połączona z praktyką życia w teraźniejszości, oferuje nam unikalną możliwość. Teraźniejszość to miejsce, gdzie dzieje się magia, to punkt mocy, w którym naprawdę możemy doświadczać życia. Tak jak jasna intencja nas kieruje, życie w teraz pozwala nam objąć ten kierunek z pełną obecnością i świadomością. W miarę jak zgłębiamy praktykę bycia obecnym, zaczynamy odkrywać prawdziwą istotę samorealizacji. To jest następny etap naszej podróży w kierunku połączenia z naszym wyższym ja. Praktyka życia w teraźniejszości jest jednym z fundamentalnych filarów dla tych, którzy dążą do samorealizacji i połączenia ze swoim wyższym ja. W świecie pełnym rozproszeń i presji często gubimy się w sieciach przeszłości lub w lękach przyszłości, zapominając, że jedynym momentem, który naprawdę istnieje, jest teraz. Ta praktyka bycia obecnym nie jest tylko techniką. To głęboka transformacja sposobu, w jaki postrzegamy życie i jak wchodzimy w interakcję z rzeczywistością. Kiedy pozwalamy sobie w pełni żyć w teraźniejszości, zaczynamy dostrzegać niuanse, które wcześniej umykały naszej uwadze. Każdy moment niesie ze sobą bogactwo doświadczeń i nauk, ale aby je uzyskać, musimy porzucić ciężar tego, co już było i zmartwienia o to, co nadchodzi. Przeszłość ze swoimi bólem i radościami oraz przyszłość z jej niepewnościami mogą stać się więzieniem, które oddala nas od naszej prawdziwej istoty. Dlatego prawdziwe wyzwolenie zaczyna się, gdy decydujemy, że teraz jest wszystkim, co mamy. Neurobiologia pokazuje nam, że nasz mózg jest wysoce adaptacyjny, koncepcja znana jako neuroplastyczność. Każda myśl, którą mamy, kształtuje nasze połączenia neuronalne. Jeśli spędzamy nasze dni obciążeni żalem, lękiem lub zmartwieniami, dosłownie wzmacniamy te szlaki neuronalne, czyniąc je głębszymi i trudniejszymi do zmiany. Z drugiej strony, gdy wybieramy życie w teraźniejszości, trenujemy nasz umysł do tworzenia nowych połączeń, które są bardziej zgodne z naszą prawdziwą naturą. Ta reprogramacja jest niezbędna do uzyskania dostępu do naszego wyższego ja, ponieważ to w tej przestrzeni obecności możemy usłyszeć wewnętrzny głos, który nas prowadzi i inspiruje. Praktyka uważności, czyli mindfulness, jest potężnym narzędziem do kultywowania tej obecności. Poświęcając czas na to, aby po prostu być, obserwować nasze myśli, emocje i odczucia ciała bez osądzania, zaczynamy oddzielać się od narracji przeszłości i projekcji przyszłości. Ta obserwacja pomaga nam uznać, że jesteśmy czymś więcej niż nasze myśli i emocje. Jesteśmy świadomością, która je obserwuje. To przebudzenie jest wyzwalające i tworzy przestrzeń, w której możemy uzyskać dostęp do naszej wewnętrznej mądrości. Żyjąc w teraźniejszości, nie tylko głębiej łączymy się z samymi sobą, ale również ze światem wokół nas. Natura, ludzie i codzienne doświadczenia stają się bardziej wyraziste i znaczące. To bezpośrednie połączenie przypomina nam, że jesteśmy częścią większej całości, co będzie dalej eksplorowane. Akt bycia obecnym pozwala nam poczuć wzajemne powiązania, które istnieją między wszystkimi istotami, oraz energię, która przepływa przez nas. Ta percepcja jest kluczowym krokiem na drodze do samorealizacji, ponieważ pomaga nam zrozumieć, że nie jesteśmy sami w naszych doświadczeniach i że wszyscy dzielimy tę samą przestrzeń istnienia. Jednak życie w teraźniejszości
nie oznacza ignorowania przeszłości czy przyszłości. Chodzi o to, aby uznać, że obie mają swoje miejsce, ale nie powinny dominować naszym życiem. Przeszłość może być cennym źródłem nauki, a przyszłość może dać nam poczucie kierunku. Ważne jest, aby nie pozwolić, by te momenty przytrzymywały nas w rzeczywistości, która już minęła, lub w takiej, która jeszcze nie istnieje. Prawdziwa moc tkwi w teraz. A to właśnie poprzez tę świadomość możemy przekształcić nasze istnienie, a tym samym naszą rzeczywistość. Praktyka wdzięczności jest kluczem, który może ułatwić tę transformację ku teraźniejszości. Kiedy dziękujemy za to, co mamy, za to, kim jesteśmy i za doświadczenia, które przeżyliśmy, w rzeczywistości zakotwiczamy naszą świadomość w chwili obecnej. Wdzięczność ma moc zmiany naszej wibracji, podnosząc ją i pozwalając nam połączyć się z wyższymi częstotliwościami, które są częścią naszego wyższego ja. Za każdym razem, gdy wyrażamy wdzięczność, dostrajamy nasz umysł i serce do obfitości życia, co tworzy pozytywny cykl, który napędza nas do życia z większą intencją i obecnością. Innym sposobem na pielęgnowanie obecności jest medytacja. Medytacja uczy nas uciszać umysł i obserwować pojawiające się myśli bez identyfikowania się z nimi. Ta praktyka pomaga nam znaleźć przestrzeń spokoju i jasności, w której możemy połączyć się z naszą najgłębszą esencją. Medytacja nie jest ucieczką od rzeczywistości, wręcz przeciwnie, jest narzędziem, które pozwala nam zanurzyć się głębiej w doświadczenie życia. Kiedy medytujemy, nawiązujemy dialog z naszym wyższym ja, pozwalając, by intuicja i wewnętrzna mądrość swobodnie płynęły. W miarę jak stajemy się coraz bardziej biegli w życiu w teraźniejszości, zaczynamy zauważać znaczące zmiany w naszym życiu. Nasze relacje stają się bardziej autentyczne, nasze decyzje jaśniejsze, a nasz cel bardziej oczywisty. Ta transformacja nie zachodzi z dnia na dzień, ale wymaga praktyki i zaangażowania. To ścieżka, która wymaga cierpliwości i współczucia dla samego siebie, ponieważ możemy natknąć się na wewnętrzne opory, które ciągną nas z powrotem do starych wzorców. Jednak gdy wytrwamy w tej podróży, nagrodą jest życie pełniejsze, zgodne z naszym prawdziwym ja. Teraźniejszość jest jedynym momentem, w którym możemy działać i podejmować decyzje. Każda decyzja podjęta w teraz kształtuje naszą przyszłość. Jeśli chcemy uzyskać dostęp do naszego wyższego ja i żyć życiem samorealizacji, konieczne jest, aby pielęgnować tę praktykę obecności. Kiedy stajemy się mistrzami w życiu w teraźniejszości, nasza zdolność do manifestowania życia, które pragniemy, się rozszerza. Intencja, którą wkładamy w każde działanie, staje się silniejsza, a rzeczywistość, którą tworzymy, coraz bardziej zbieżna z esencją naszego istnienia. W miarę postępów w tej podróży samorealizacji poprzez obecność, niezwykle ważne jest, aby pamiętać, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Ta interkoneksja prowadzi nas do następnego poziomu zrozumienia, gdzie uznajemy, że jesteśmy częścią większej całości. Gdy zaczynamy postrzegać życie przez pryzmat jedności, dostrzegamy, że nasze działania, myśli i emocje wpływają nie tylko na nas samych, ale rezonują w całym wszechświecie. Ta świadomość jedności prowadzi nas do stanu bezwarunkowej miłości i współczucia, odzwierciedlając prawdziwą esencję naszego wyższego ja. Tak więc, żyjąc w pełni w teraźniejszości, przygotowujemy grunt pod następny etap naszej podróży – połączenie z całością. To w tej przestrzeni jedności odnajdujemy prawdziwą wolność i pełną realizację, gdzie nie jesteśmy tylko izolowanymi jednostkami, ale częścią ogromnego i wspaniałego kosmosu. Przyjmując tę interkoneksję, stajemy się zdolni do manifestowania życia, które jest nie tylko autentyczne, ale także głęboko znaczące, gdzie miłość i współczucie płyną swobodnie, prowadząc nas zawsze ku naszej najwyższej prawdzie. Połączenie z Twoim wyższym ja to głęboka i transformująca podróż, która wykracza poza proste zrozumienie intelektualne. To doświadczenie, które angażuje ciało, umysł i ducha, gdzie każdy aspekt naszego istnienia łączy się w kosmiczny taniec odkrycia i realizacji. Kluczem do tego połączenia jest postrzeganie wzajemnego połączenia wszystkich istot, zrozumienie, że nie jesteśmy izolowani w naszych doświadczeniach,
ale raczej spleceni w rozległym tkaniu energii i świadomości. Kiedy zaczynamy badać ideę, że jesteśmy częścią czegoś większego, zaczynamy rozpuszczać bariery, które oddzielają nas nie tylko od nas samych, ale także od innych. To wzajemne połączenie jest odzwierciedleniem tego, co wielu nazywa bezwarunkową miłością, energią, która przenika wszystko i zaprasza nas do uznania boskości obecnej w każdym z nas. Łącząc się z tą esencją, zaczynamy dostrzegać, że nasze wyższe ja nie jest odległą jednostką, ale manifestacją wewnętrzną, która czeka na nasze odkrycie. Aby podążać ścieżką samorealizacji, fundamentalne jest najpierw przyjęcie idei, że jesteśmy współtwórcami naszej rzeczywistości. Każda myśl, każda emocja i każde działanie, które emanujemy, rezonują w tym rozległym wszechświecie, wpływając nie tylko na nasze życie, ale także na życie tych wokół nas. Nauka pokazuje nam, że nasza świadomość nie jest tylko produktem naszej biologii, ale potężną siłą, która może ukształtować nasze doświadczenie. Kiedy uświadamiamy sobie tę prawdę, otwieramy drzwi do nowej formy istnienia, w której intencja i uwaga stają się naszymi sprzymierzeńcami w dążeniu do pełnej realizacji. W tym kontekście medytacja wyłania się jako niezbędne narzędzie do uzyskiwania podwyższonych stanów świadomości. Regularna praktyka medytacji nie tylko uspokaja umysł, ale również pomaga nam zsynchronizować się z naszym wyższym ja, pozwalając na usłyszenie wewnętrznej mądrości, która zawsze była obecna. Milcząc wewnętrzne i zewnętrzne hałasy, tworzymy świętą przestrzeń, w której możemy połączyć się z esencją tego, kim jesteśmy. Ten stan obecności pozwala nam uzyskać głębsze zrozumienie i przypomina nam o wzajemnym połączeniu, które dzielimy z wszechświatem. Odblokowanie potencjału wewnętrznego jest nierozerwalnie związane z uwolnieniem ograniczających przekonań, które często zostały narzucone nam w ciągu naszego życia. Te przekonania, które często funkcjonują na poziomie podświadomości, mogą uniemożliwić nam dostęp do pełni naszego istnienia. Stając się świadomymi tych ograniczeń, mamy szansę je przekształcić. Praktyka autoobserwacji, połączona z technikami przekształcania mentalnego, pozwala nam kwestionować ważność tych przekonań i zastępować je myślami, które odzwierciedlają nasz prawdziwy potencjał. Ta transformacja nie jest tylko zmianą mentalności, ale przekształceniem naszej rzeczywistości. Znaczenie intencji nie może być niedoceniane w tym procesie transformacji. Kiedy definiujemy jasną i skoncentrowaną intencję, wysyłamy potężny przekaz do wszechświata na temat tego, co pragniemy manifestować w naszym życiu. Intencja działa jak kompas, kierując nasze działania i myśli w kierunku tego, co naprawdę ma znaczenie. Energia i wibracja, które emanujemy przez nasze intencje, rezonują w kosmosie, przyciągając doświadczenia i możliwości, które są zgodne z tą częstotliwością. Praktykując świadomą intencję, zaczynamy dostrzegać namacalne zmiany w naszej rzeczywistości, gdy jesteśmy coraz bardziej zharmonizowani z naszym wyższym ja. Życie w teraźniejszości jest jednym z najgłębszych nauk, które możemy przyjąć na naszej drodze do samorealizacji. Przeszłość z jej wspomnieniami i żalami oraz przyszłość z jej lękami i oczekiwaniami mogą często odciągać nas od cennego momentu, jakim jest teraz. Kiedy uczymy się być obecni, odkrywamy ogromną moc w tym momencie. Praktyka uważności pomaga nam uznać, że teraźniejszość jest jedynym miejscem, w którym życie naprawdę się odbywa. To w teraźniejszości możemy doświadczyć piękna, wdzięczności i połączenia z całością. Puściwszy więzy przeszłości i zmartwienia o przyszłość, otwieramy przestrzeń na magię życia, która rozwija się przed nami. Połączenie z całością jest realizacją, która pogłębia się, gdy pozwalamy sobie żyć każdym z tych zasad. W miarę jak stajemy się bardziej świadomi naszej współzależności, zaczynamy pielęgnować stan jedności, który transcendentuje różnice. To postrzeganie nie ogranicza się jedynie do interakcji międzyludzkich, ale obejmuje wszystkie formy życia. Kiedy uznajemy, że wszyscy jesteśmy wyrazami tego samego ducha, zostajemy skłonieni do działania z współczuciem i miłością, nie tylko wobec siebie, ale także wobec wszystkich istot. Ta świadomość jedności jest jednym z najgłębszych aspektów wyższego ja.
odzwierciedlając prawdę, że jesteśmy częścią kosmicznego tańca, który obejmuje wszystko, co istnieje. Podróż ku połączeniu z wyższym ja jest nieustannym odkrywaniem. W miarę jak postępujemy, napotykamy nowe warstwy zrozumienia i nowe aspekty siebie do zintegrowania. Każde doświadczenie, każde wyzwanie i każda radość stają się okazjami do pogłębienia naszego połączenia z całością. Jest to ścieżka, która wymaga odwagi, wrażliwości i autentycznego zaangażowania w nasz rozwój. Jednak w miarę poruszania się po tej drodze, jesteśmy nieustannie wspierani przez sieć energii i miłości, która nas otacza, przypominając nam, że nigdy nie jesteśmy sami. Połączenie z własnym wyższym ja jest w ostateczności aktem miłości. Miłości do siebie, miłości do innych i miłości do wszechświata. To połączenie przekształca nas od wewnątrz na zewnątrz, pozwalając nam żyć życiem z odnowionym poczuciem celu i znaczenia. W miarę jak pozwalamy się prowadzić przez tę esencję, odkrywamy, że prawdziwe spełnienie nie polega tylko na osiąganiu celów czy sukcesów, ale na doświadczaniu piękna życia w całej jego pełni. Ta podróż zaprasza nas do przezwyciężenia ograniczeń ego i objęcia ogromu naszego istnienia. Gdy uznajemy wzajemne powiązanie wszystkich istot, inspirujemy się do życia z autentycznością i integralnością, odzwierciedlając światło naszego wyższego ja we wszystkim, co robimy. To światło nie tylko oświetla naszą własną drogę, ale także służy jako latarnia nadziei i inspiracji dla tych, którzy nas otaczają. Dlatego rozpoczynając tę podróż samorealizacji i połączenia z wyższym ja, pamiętaj, że każdy krok w kierunku zrozumienia swojej prawdziwej esencji jest krokiem w stronę jedności z całością. Dzięki medytacji, intencji, obecności i miłości nie tylko stajesz się pełniejszym wyrazem tego, kim jesteś, ale także siłą transformacji w świecie. Budząc się do tej prawdy, nie tylko przekształcasz swoje własne życie, ale także przyczyniasz się do podniesienia zbiorowej świadomości, umożliwiając nam wszystkim połączenie z pięknem i głębią bezwarunkowej miłości, która przenika istnienie. To jest prawdziwa esencja wyższego ja i to jest podróż, która nas czeka. Dziękujemy, że obejrzeliście nasz film do końca. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal rozwijać nasz kanał. Jesteśmy wam ogromnie wdzięczni za każdą łapkę w górę, komentarz i udostępnienie. Jeśli film wam się podobał, prosimy o jego udostępnienie. To dla nas bardzo ważne. Sprawdźcie też nasze kolejne filmy i playlisty. Link do subskrypcji znajdziecie w przypiętym komentarzu. Dziękujemy i do zobaczenia wkrótce.